Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Kąt alfa jest ostry, cosinus alfa równa się 3 czwarte. Wtedy sinus alfa jest równy. Tutaj warto skorzystać z jedynki trygonometrycznej, albo sobie narysować trójkąt prostokątny. Ja proponuję skorzystać w tym wypadku z jedynki trygonometrycznej, czyli piszemy sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Oczywiście to wyrażenie jest w tablicy. No i podstawiamy sobie za cosinusa 3 czwarte, czyli mamy sinus kwadrat alfa dodać 3 czwarte do kwadratu równa się 1. Czyli sinus kwadrat alfa plus 9 szesnastych równa się 1. Czyli sinus kwadrat alfa to jest 1 minus 9 szesnastych, czyli to jest, to jest szóstka oczywiście, to wygląda jak 0, to jest 6. Czyli 1 odjąć 9 szesnastych to jest 7 szesnastych, bo zamieniłem jedynkę na 16 szesnastych oczywiście. Czyli sinus, sinus alfa to jest pierwiastek z 7 szesnastych lub minus pierwiastek z 7 szesnastych. My oczywiście tę drugą opcję odrzucamy, bo sinus, jeśli kąt alfa jest ostry, to sinus nie może być ujemny, czyli odpowiedzią jest sinus równy pierwiastek z 7 szesnastych, czyli to jest innymi słowy pierwiastek z 7 przez 4, czyli odpowiedź B.